Mimo tych niesprzyjających warunków ruszył na trasę Niszpolski Paweł Spisek. No trzymamy kciuki, nie będzie mu łatwo, ale to doświadczony zawodnik. Czterokrotny olimpijczyk. Dako Galęckiego, no to klub, który reprezentuje Paweł Spisak. Bandera, skoń wyhodowany w Polsce. Po Ogierze Morawia. Pan Marek Jotko jest obecnym właścicielem tego konia, wspiera karierę tego zawodnika, chce, ażeby pojechali na piąte w karierze Igrzyska Olimpijskie. Oczywiście to będą piąte dla Pawła, a dla Banderasa drugie. Startowali razem ostatnio.